Witajcie moi drodzy w kolejnych pustakach. Teraz trochę pohałasuję. Trochę bardzo. Przepraszam za to. I już przechodzę. Zaczynam od chemii. Chemii, czyli płyny do mycia, do żelazka, wody, proszki, bla bla bla. Przechodzimy, zobaczycie sami. Zawsze zaczynam od tego. I tym razem woda do żelazka Comfort. Znacie już ją u mnie, także nie będę się wywodzić na ten temat. Szybciutko pokazuję. Zużyłam kolejną. Następnie Fairy. I tutaj jest cytrusowy zapach. Powiem Wam, że strasznie byłam zawiedziona, gdyż lubię te płyny. A on mi się wydawał jakiś taki, powiem Wam, jakby był rozwodniony. Nie wiem, fabrycznie może, no po prostu nie przypadł mi do gustu. Bardzo szybko się zużył. Nie wiem, może fabrycznie gdzieś tam mieli jakoś źle rozlany. Nie mam pojęcia, po prostu go nie lubię. Słuchajcie, patrzcie, wyrzucam... O nie, jeszcze nie. Jeszcze nie, jeszcze mam tutaj spray, zapach fuksja i słodkie kwiaty z Airwick. Bardzo lubię ten zapach, mam jeszcze jeden, mam jeszcze dwa w sumie. U Laury w pokoju i u siebie. Fajny, nieduszący zapach, długo się utrzymuje. Myślę, że mogę go Wam polecić, jeżeli lubicie te zapachy w aerozolu. Co tu jeszcze mam z chemii? Z chemii to jeszcze mogę pokazać mydełko, które okazało się to... Pokażę Wam z bliska. Które okazało się totalnym bublem z tego względu, że tak jak zapach miał rewelacyjny, takim, taką męską wodą toaletową, pięknie pachniały te rączki, dosyć długo się utrzymywał ten zapach, to niestety, ale diabelnie wysuszał dłonie podczas mycia i później zużyłam masę kremów do rąk, żeby te rączki jakoś nawilżyć, ale naprawdę nie polecam i również nigdy do tego akurat zapachu nie wrócę z tego względu, że te mydełka ogólnie mi się bardzo dobrze sprawdzają, ale niestety ten Sensitive tym bardziej powinien być właśnie do skóry wrażliwej, jak jest napisane, delikatny, a okazało się, że strasznie, strasznie wysusza, więc nie. No i idziemy dalej. Dalej pokazuję Wam kredkę. Kredka z Revlon i to jest Brown Fantasy. To jest kredka do brwi i słuchajcie, ja wyrzucam tą kredkę. Ja ją wyrzucam z tego względu, że zobaczcie. Próbowałam ją natemperować, żeby pomalować brwi i no niestety 10 razy pod rząd łamała się, nie chciała się temperować. Poprzednia kredka była bardzo fajna, miękka i ładna. Myślę, że po prostu drewno się im jakieś trefne zdarzyło, ale kupując kredkę za 10 funtów, bo tyle ona mniej więcej kosztowała, mniej więcej, nie pamiętam ceny, poprzednio mówiłam chyba, to niestety, ale nie zakupię jej po raz kolejny, bo się boję, że znowu stanie się to samo. Byłam z niej zadowolona, bardzo ją polecałam, ale niestety jestem tylko człowiekiem i zmieniam zdanie na temat tej kredki, ponieważ trafił mi się taki bubel, ale słuchajcie, kredka sama w sobie naprawdę była świetna. No ale ja będę się jednak bała już ją zakupić, żeby nie trafiło mi się to samo, także leci do śmieci. Następnie szampony, jak jesteśmy przy szamponach, to może teraz szampony, tak w tej kolejności. Jest tu L'Oreal. L'Oreal jest to szampon dla mężczyzn, szampon plus odżywka. I tutaj miał ten szampon powodować mniejsze wypadanie włosów. Misiek mówił, że szampon może być. Nie sprawił na nim jakiegoś wow wrażenia. Także powiedział, że jak coś, to mogę kupić mu jeszcze raz, ale szału nie robi. Także
taka jest opinia mojego mężczyzny na temat tego szamponu. Jak są tu jacyś panowie, a są i używali tego szamponu, napiszcie mi proszę w komentarzach, co wy sądzicie na temat tego szamponu. Jak szampony, to szampony i teraz szampon z garniera, awokado, olejek i shea butter, czyli masełko shea do bardzo suchych i zniszczonych włosów. Szampon naprawdę świetny, bardzo fajnie nawilżał te włosy. Nie wysuszał skóry głowy, nie powodował upierzu, włosy były ładne, fajnie się rozczesywały. Mam jeszcze odżywkę, ale odżywka jeszcze się nie skończyła, także jak się skończy, powiem więcej na temat właśnie tej odżywki w kolejnych pustakach. A teraz skupmy się na szamponie, bardzo, bardzo go polecam. Jeszcze nie jeden raz do niego wrócę. Na pewno i zakupię, bo świetny szampon. Szampon kupiłam z polecenia jednej z moich kochanych widzek. Pozdrawiam cię Słonko serdecznie. Dziękuję jeszcze raz za polecenie i szampon wart uwagi. I ostatnie, jak szampon z DAF właśnie z tej z olejkami nie sprawdził mi się, to ta odżywka zasługuje na to, żeby ją pochwalić, z tego względu, że naprawdę fajnie się sprawdzała, nie uczulała i nie powodowała upierzu, a szampon niestety tak. Także odżywka na plus, DAF, siła olejków. Następnie użyłam tutaj z Joanny rzepa. Kuracja wzmacniająca do włosów przetłuszczających się ze skłonnością do łupieżu i wypadania. Kochani, przepraszam, drugi filmik nagrywam i już suchotności mnie łapią gardłowe. Co mogę powiedzieć? Zapach jak to zapach, bo to jednak rzepa to taki zapach ma nieciekawy zbytnio, ale jakoś nie przeszkadza. Szybko ten zapach wietrzeje i nie ma problemów. Włosy naprawdę się tak szybko nie przetłuszczają. Zgodzę się z tym. Łupieżu myślę, że nie ma. Ja w tym momencie już łupieżu nie miałam, więc nie mogę powiedzieć, ale wydaje mi się, że skoro nie jest przetłuszczona ta skóra, jakoś fajnie działa. Podobało mi się. Co do wypadania, no to może coś tam zdziałał, ale nie... Nie kupowałabym tego produktu właśnie patrząc na to, że potrzebuję jakiś środek, który spowoduje, że moje włosy będą mniej wypadać. Nie, jeżeli macie skłonności do przetłuszczania się włosów, jak najbardziej. Jeżeli chodzi o kuracja wzmacniająca, to tak średnio powiem. Czy kupiłabym ten produkt? Jak najbardziej, tak. Fajnie mi się sprawdzał. Był niedrogi, 2 funty 75 za niego dałam w polskim sklepie, a używam teraz obecnie odżywki z Jantar. Oczywiście powiem więcej, jak już skończę. Teraz troszkę mydełek i tutaj będzie mydełko i frosze i tutaj makadamia nuts, czyli orzechy makadamia. Świetny, kremowy. Uwielbiam żele z Yves Rocher i to właśnie jeszcze kremowe. One dają taką aksamitną pianę i kąpiel staje się taka fajna, luksusowa, powiem wam. Żel jak żel. Wiecie, cudów nie robi, ale sprawia, że kąpiel jest naprawdę przyjemna. Jeżeli nie lubicie słodkich zapachów, to nie przypadnie wam do gustu, bo on jednak jest bardzo, bardzo słodki. Przepraszam, musiałam iść napić, bo strasznie za dużo mówię. Za dużo gadasz, Mazia, za dużo. Na czym skończyłam? Aha, na żelu. No to jak żel, to tutaj mamy znowu i frosze i tutaj malina z pieprzową miętą. Nie, nie, to nie jest żel, to jest balsam do ciała, body lotion.
wygląda tak. Fajne, bardzo fajne. Słuchajcie, na początku było tak. Nie jest taki, jakbym chciała. Dosyć gęsty, ale myślałam, że mnie nie nawilże. Z każdym jednym użyciem byłam zszokowana i zadowolona, aczkolwiek nie jest to jakiś taki superlatyw, że robię wow, ale jest dobry, jest wart polecenia. Zapach utrzymuje się tylko do momentu, kiedy się posmarujemy, szybko znika, ale przyjemny, fajnie nawilża, robi co ma robić, pięknie pachnie podczas nakładania. Kupię? Tak, kupię. Polecam jak najbardziej. Wart wypróbowania. Przepraszam. Żel do higieny intymnej z Feminy, z Beauty Formulas, i on jest delikatny. Ja go kupuję bardzo często, jeden z najczęściej kupowanych właśnie żeli. W tym momencie mam z Ziai i czy był fajny? Jest fajny, nie uczula, nie podrażnia. Czego chcieć więcej? Jest dobra ochrona. Dobrze myje, świetnie. No nie wiem. Chyba mało mnie jednak przeziębił. Zaraziem. Olejek do twarzy z L'Oreala skończył mi się. Właśnie miałam go bardzo, bardzo, bardzo długo. Powiem wam, że bardzo fajny olejek. Stosowałam go tylko i wyłącznie na noc, aczkolwiek zauważyłam, że ta skóra była naprawdę dobrze nawilżona, dobrze przygotowana na poranną pielęgnację po nocy. Same ochy i jachy. Teraz robię sobie przerwę w olejkach, trochę odpuszczę, kilka miesięcy, może miesiąc, może dwa, zobaczymy. I zakupię po prostu z innej firmy, żeby wypróbować, ale ten olejek z L'Oreala polecam. Jest naprawdę fajny. Można go kupić na promocjach i jest dosyć ciekawy. Słuchajcie, tutaj mam głębokie oczyszczanie, czyli plastry po prostu na wągry, na nasz nos. Jest bardzo tani, w Saverze kupić można za 89 pensów bodajże, albo 69. 10-15 minut i normalnie działa cuda. Mam już kolejne opakowanie, na razie nie testuję innych, po co, skoro ten jest naprawdę świetny. Polecam wam wypróbować, bo naprawdę po oderwaniu, aż po prostu to będzie teraz obrzydliwe, ale taka jest prawda, po to to robimy, że zostają te zanieczyszczenia na tym plasterku i to jest fajne, bo widzimy, jak naprawdę działa. Także polecam wypróbować, proszę sobie to z Skin Benefits London. Fajna sprawa. Krem z Sephory, próbka, to jest krem do twarzy i to jest przeciwzmarszczkowy, bardzo fajny kremik, sprawdzał mi się. Powiem wam tak, on mi śmierdział, miał zapach taki lekko kwaśny, nie wiem dlaczego. Najpierw mówię, kurde, może on jest zepsuty, ale później nie. Wydawało mi się tak lekko chemiczny właśnie, ale działanie miał tak fajne, że z miłą chęcią bym przygarnęła całe opakowanie. Dziękuję, że mogłam przetestować, dostałam tą próbkę w paczuszce od Oli M. Pozdrawiam Cię serdecznie. Mam nadzieję, że od Ciebie, bo tyle dajecie mi tych paczuszek, że człowiek może się pogubić. Tutaj Olifrey Midnight Pearl. I tutaj jest taki malutki słoiczek. Zapach bardzo ciekawy. Używałam go wczoraj, fajnie pachniał. Dzisiaj zużyłam sobie próbeczkę również z Olifrey i tutaj jest More by Demi. Dzisiaj mam ten zapach właśnie na sobie. Postanowiłam, że będę wykańczać właśnie moje takie próbki kremów, balsamów, nawet perfumy, dlatego że
Później to strasznie długo u mnie leży, także teraz będę używała zapachów z próbeczek. Zapach dosyć słodko-kwiatowy, ale nie jest taki duszący i nawet może być. Chociaż nie jest to mój taki ulubiony zapach. Ja lubię zapachy orientalne bardzo. Fajny, jeżeli lubicie kwiatowo-słodkie zapachy. Następnie kremik L'Oreal Revital Lift Total Repair 10. Bardzo fajny kremik, spodobał mi się naprawdę, nawilżał tą buźkę, buzia była delikatna i nawilżona. I tu jest multi regenerujący krem nawilżający na dzień z filtrem SPF 20. Walczy z 10 oznakami starzenia się skóry plus ochrona przed promieniowaniem UV. Tą próbeczkę chyba dostałam od Kasi, jeżeli się nie mylę. Bardzo fajny kremik, również bym mogła go kupić i używać całe opakowanie. Dobra, bo znowu to demko będzie bardzo, bardzo długie. Mój tusz z Architekta znowu się skończył i ja ten tusz używałam, bardzo długo się nie wysuszał. Używałam do malowania rzęs dolnych. Fajna szczoteczka, która naprawdę działała cuda na... Znowu padła mi bateria. Przepraszam, ale no tak, takie życie. Już nie widać w ogóle napisów. Jest to firma L'Oreal. Polecam, naprawdę bardzo fajny tusz. Wrócę do niego na pewno. Jeszcze szybciutko, bo... Strasznie długie te dęka, a staram się robić naprawdę bardzo często. Nie moja wina, ale ja po prostu zjadam kosmetyki. Po to je kupuję, żeby ich używać, a nie po to, żeby je zbierać, więc dlatego mam tyle tych pustaków. Kochani, kremik z Yves Rocher Pure Camille, to jest... Tak przeczytałam dziwnie. To jest nawilżający krem na dzień i na noc. Jeżeli nie lubicie tłustych kremów, to ten kremik Wam się nie sprawdzi, bo on jest dosyć tłusty, ale świetnie działa. Ja go używałam tylko i wyłącznie na noc, więc nie wiem, jak się sprawdza pod makijaż. Naprawdę jest wart uwagi, jeżeli jest niedrogi przede wszystkim, a działa naprawdę fajnie. Ładnie pachnie, tak właśnie rumiankowo, ale dosyć intensywnie, więc jeżeli nie lubicie mocnych zapachów, no to może Wam troszkę on przeszkadzać. Oczywiście po niedługim czasie on się... Zobaczcie, puste, wylizane. On po niedługim czasie się ulatnia, ten zapach. Naprawdę bardzo fajny krem. Ja bardzo lubię kremy z Yves Rocher. Są to jedne z najlepszych kremów, mogę śmiało to powiedzieć, bo... Wszystkie mi się sprawdzają. Tak naprawdę wszystkie mi się sprawdzają. Oczywiście odpowiednie do mojej cery. W tym przypadku jest to mocno nawilżający właśnie kremik. Polecam. Jeszcze raz pokażę Wam. Ogólnie bardzo lubię tą serię. Miałam do zmywania, do mycia twarzy żel. Miałam również teraz. Mam mleczko z tonikiem w jednym. Bardzo fajna seria. Polecam Wam. Kulka pod pachy z DAF. I tutaj Beauty Mineral. I tutaj po prostu zaczęłam się spieszyć, żeby znowu ten film nie był przerwany. Bardzo fajna ochrona. DAF zaskoczył mnie bardzo mile, aczkolwiek z tą firmą jakoś za wiele nie mam do czynienia, bo ta firma mi się nie sprawdza. Tak, wiem, jest tu na pewno bardzo dużo miłośników tej firmy. Niestety ona u mnie jakoś nie działa. Ale ta kulka naprawdę fajnie chroniła mnie i byłam zadowolona. Więc pewnie jeszcze wypróbuję jakąś kuleczkę o innym zapachu z DAF. Maseczka do twarzy z kolagenem. Kurczę, strasznie. O tak może. Staram się to pokazać.
Będzie oczywiście recenzja maseczki. Słuchajcie, ona była ta... O, rozerwała mi się. To jest folia ochronna. Ona jest dalej mokra. Bardzo, bardzo nasączona maseczka i świetna. Świetna maseczka. Wrócę do niej nieraz, aczkolwiek teraz mam bardzo dużo maseczek do wypróbowania. Znaczy bardzo dużo, mam 4, ale 5. 5 maseczek, więc jak mi się pokończą, to wrócę. Jest jeszcze seria różowa i zobaczymy, co nadziała. Naprawdę fajna, relaksująca, mocno nawilżona. Dosłownie aż kapało, a buzia. No coś rewelacyjnego, ale to wysyłam Was do recenzji właśnie maseczki z łóżeczka. Bardzo fajna, naprawdę same achy i ochy. I ostatni produkt, który dostałam ostatnio w paczuszce, jest to Avon Super Oils. I wiecie co, ja powiem Wam, że ja już to zużyłam, bo ja często myję głowę i dosyć dużo tego dawałam. Moim zdaniem włosy fajnie lśniły i coś tam się z nimi działo, ale po stosowaniu, jak już mi się wykończyło, ostatni raz mi się wydaje, że te olejki działają wręcz odwrotnie, że te włosy zamiast być nawilżone, piękne, ładne, lśniące, były piękne, ładne, lśniące, ale wysuszone. Wydaje mi się, że ten produkt wysusza troszkę strukturę włosa i... No nie wiem, czy olejki tak działają, może po prostu ja nie mogę używać olejków do włosów, bo to nie pierwszy i... Mam nadzieję, że ostatni raz, jak olejek mi się nie sprawdził. Fajnie, że miałam możliwość przetestowania na sobie, fajnie, że mogłam sobie wyrazić opinię, ale czy bym wróciła do tego ponownie? Wątpię, bo jeżeli coś wysusza moje włosy, no to raczej, żeby był błysk, tylko po to, bo tylko to mi się wydawało, że robiła ta odżywka. No to nie, dziękuję. Nie chcę mieć błyszczących włosów, a jednocześnie przesuszonych. Dziękuję ślicznie za uwagę. Mam nadzieję, że wytrwaliście do końca. Zapraszam Was na kolejne filmiki, na kolejnych pustaków. Do zobaczenia. Już nie przedłużam. Pa, pa. Buziaczki.